Oczywiście obudziłam się last minute, więc teraz muszę drałować na śniadanie, bo za 14 minut kończę. W ogóle zamykam stołówkę, nawet nie wiem, czy jeszcze wydają. Słuchajcie, walnęłam godzinę. Teoretycznie wydawanie się skończyło o 8.30, nie o 9.00. Zobaczcie, zdążyłam dosłownie na ostatnie miski. Już pani za mną jest sprzątała, więc super, jej! Tutaj jest obozowisko polskie, a tutaj chyba Paragwaj, ale nie jestem pewna. Ale tutaj na pewno jest Polska. Teraz tuptam se do... Ała, kurde. Tuptam se do namiotu. Po czym rozpoznać, że już w tym wielkim obozowisku namiotów doszliśmy do obozu polskiego. Naprzeciwko nas są to i to ja. I zawsze jak się idzie tą drogą i widzi się, że już są to i to ja, no to skręcamy. Okej, tutaj słuchajcie, są krzemiki z wodą. A tutaj jest, jak widzicie, pole wypluwania pasty do zębów i ja też to zaraz zrobię. A mój obóz jest tam, to jest chyba do Paragwaju, a tu tam Polski. Dobra, wygooglowałam mapę Paragwaju, to nie jest Paragwaj. To nie jest Paragwaj, ale nie wiem. Podejrzewam, że na P, bo jest koło Polski i mówią po hiszpańsku. Peru, sprawdzam, chyba Peru. Fajnie się złożyło, spóźniłabym się do pracy, ale pan mi wziął na stopa. Okej, to jest główna scena Jamboree, pod którą właśnie siedzę. I tutaj będą różne wydarzenia, a teraz będzie zebranie. And number six is mentally safety of the front of the main stage. Okay, so I know that like opening ceremony, people get excited. Some of them want to come up and really come to the stage. So we want to make sure that everyone is actually safely guarded, and so that no one really goes over the fence. So in front of the stage fence, there will be a fence over here. And so make sure you guys will be standing in the front. And obviously, you guys will be facing towards this crowd, but sometimes you guys do the peaks like this, you know? Can I see the event? Okay? So 45 of you will help you on that. All right, so... Czekam w kolejce na pralkę.